powtarzać to słowo, czy je wyśpiewać, no nie bój się zachować to słowo w sercu. Jeśli chodzi o postawę, to nie będziemy wam mówić, kiedy macie wstawać, kiedy macie klękać, z dwoma wyjątkami. Jeden wyjątek będzie przy przeniesieniu Najświętszego Sakramentu i przy błogosławieństwie, a kolejny, to za chwilę powiem, o co będzie chodzić. Natomiast w trakcie uwielbienia czujcie się swobodnie, ale starajcie się też iść za tym, do czego będziecie czuli, że Bóg was wzywa. Jeżeli będziecie czuli, że chcecie wstać, wstańcie. Jeżeli będziesz czuć, że chcesz klęczeć, możesz klęczeć. Oczywiście robimy to tutaj z poszanowaniem siebie nawzajem, ale naprawdę nikt tutaj nie będzie was oceniać. Jeżeli będziesz mieć ochotę skakać z radości, bo Jezus zmartwychwstał, to zapraszam cię do tego, my pewnie będziemy to robić. Po tamtej stronie kościoła będzie posługa flagami. W Piśmie Świętym czytamy, że tańcem możemy Boga uwielbiać i my też tak Boga uwielbiamy. Natomiast jeżeli nie jest to twoja forma modlitwy, jeżeli miałoby cię to rozpraszać, to śmiało przyjdź na tę stronę kościoła, nikt z nas się na pewno nie obrazi. Z kolei po tej stronie kościoła, tam z tyłu, jest ekipa wstawienników. Możesz skorzystać z modlitwy wstawienniczej, wstawiennicy możecie pomachać. Tam wstawiennicy machają. Ta modlitwa będzie trwała przez 1,5 godziny, czyli od momentu rozpoczęcia back home'u do zakończenia. Możesz podejść po modlitwę indywidualną i z chęcią się za ciebie pomodlimy. My też z chęcią i bardzo zapraszamy do tego, żeby podejść bliżej. Tutaj do prezbiterium są poduchy, jest dywan, jest wygodnie, także śmiało możecie podejść bliżej. Okej, i chyba czas na jeden wyjątek, o którym mówiłam, czyli zaprosimy was teraz do przyjęcia postawy stojącej, żebyśmy zaczęli uwielbienie na stojąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, my dzisiaj stajemy przed Tobą jako Twoje dzieci. Zostawiamy teraz pod Twoimi stopami, Jezu, wszystkie problemy dnia dzisiejszego, wszystko, co się dzisiaj działo, wszystko, czym się martwimy na ten tydzień, na ten rok. Zostawiamy wszystko to, co się działo, wszystkie nasze troski, wszystkie może jakieś oczekiwania niespełnione, nasze błędy, to, na co nie mamy wpływu. Zostawiamy to dzisiaj, teraz, Jezu, u Twoich stóp i decydujemy się, że skupimy się teraz na Tobie, bo wierzymy bardzo głęboko, że kiedy my zajmujemy się Tobą, Ty zajmujesz się nami. I w zaufaniu, jak dzieci, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i możemy być pewni, że Ty zajmiesz się nami, zajmiesz się wszystkim, co jest dla nas ważne, każdą najmniejszą rzeczą. I wołamy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Przyjdź i otwórz nasze oczy, otwórz nasze serca, żebyśmy patrzyli dzisiaj tak, jak Ty patrzysz i żebyśmy widzieli to, co Ty widzisz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy Cię dzisiaj, to jest Twój czas. Ty jesteś Panem tego miejsca. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Dziś obudź nas, byśmy byli świadomi, że jesteś tu z nami. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze serce. I
Święty, działa jak chcesz. Działa jak chcesz. Że być może jesteś tu dzisiaj i czujesz, w ogóle nie czujesz tej modlitwy, w ogóle nie czujesz się w nastroju, w ogóle nie wiesz, co za bardzo tutaj robisz, nie wiesz, czy masz stać, czy masz siedzieć. A mam wrażenie, że Duch Święty ci chce powiedzieć, że to jest okej. Nie musisz tego wszystkiego czuć, to nie chodzi o emocje. Jasne, emocje czasem są w trakcie modlitwy, natomiast możesz podjąć decyzję. Możesz po prostu swoim aktem woli podjąć decyzję, że dzisiaj Duch Święty panuje, że dzisiaj Duch Święty króluje w Twoim życiu. Po prostu możesz powiedzieć tak. Powiedz Jezusowi, że decydujesz ten czas spędzić z Nim, dla Niego. Że ten czas oddajesz na Jego uwielbienie. Że mimo tego, że jest ciężko, że świat wariuje, ten czas Ty chcesz spędzić z Nim, uwielbiając Jego imię, bo On zmartwychwstał, bo On jest życiem. Powiedz tak, wstań i powiedz Mu tak, chcę Ciebie uwielbić. To jest Twój czas, Jezus. Ty zrobisz całą resztę, działaj jak chcesz. Stawiam pierwszy krok, wiem, że zrobisz całą resztę, działaj jak chcesz. Duchu Święty, stawiam pierwszy krok, wiem, że zrobisz całą resztę, działaj jak chcesz. Stawiam pierwszy krok, wiem, że zrobisz całą resztę, działaj jak chcesz. Stawiam pierwszy krok, wiem, że zrobisz całą resztę. Całą resztę działaj jak chcesz. Duchu mądrości, Duchu mądrości, otwórz me oczy znów. Duchu objawienia, otwórz znów serce me. Duchu mądrości, otwórz me oczy znów. Zmartwychwstałego.
nie moim wysiłkiem, nie moją wyobraźnią, lecz z natchnienia Twego. Nie moją siłą, lecz Twoją mocą. Dlatego wołam, Duchu mądrości, otwórz me oczy znów, Duchu objawienia, otwórz znów serce me, Duchu mądrości, otwórz me Jak śnieg, jedno wiem, że Twój głos jest jak szum wielu. Jezu,
oczy Twe są białe jak śnieg. Jedno wiem, że Twój głos jest jak szum wód wielu. Jezu, Tyś piękny jest, bo wiem, oczy Twe są jak płomień ognia, a włosy Twe są białe jak śnieg. Jedno wiem, że Twój głos jest jak szum wód wielu. Jezu, Tyś piękny jest, bo wiem, oczy Twe są jak płomień ognia, a włosy Twe są białe jak śnieg. Jedno wiem, że Twój głos jest jak szum. Nikt. Jesteś piękny. Stoisz przed nami. Jesteś królem tego świata. A my stoimy przed Tobą, Twoje dzieci. Chcemy się przytulić do Twoich ramion i uwielbiać Twoje imię. Jesteś piękny. Święte Twoje imię, Jezu.
masz oblicze swe, wtedy razem z aniołami krzyczę z całych sił. O Jezu, Tyś piękny jest. 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 Tak, Jezu, Tyś piękny. Jeżeli boisz się teraz podnieść swoje oczy i popatrzeć na Jezusa, który tutaj jest przed tobą, wierzę, że On teraz patrzy na ciebie i mówi: popatrz na mnie. Nie bój się. Nie opuszczaj swojego wzroku. Patrz na mnie. Ja wytrę twoje łzy. Ja cię wezmę na ręce. Ja cię poniosę. Bo ja cię kocham.
krzyż poniosłeś mój, umarłeś, by podarować mi wolność. Me życie Twoje jest na zawsze już, śpiewać chcę o dobroci Twej. Wielbię imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką cześć. Wielbię imię Twe, wielbię imię Twe, Jezu, przyjmij wszelką cześć. Wielbię imię Twe. Ty wstyd zabrałeś mój, zdumiewa mnie tak niezawodna wciąż miłość Twa. Twa łaska trwa i trwa na zawsze już, śpiewać chcę o dobroci Twej. Wielbię imię Twe, przyjmij wszelką cześć.
Uwielbiam Twoje imię, Jezu. Uwielbiam Twoje imię, Jezu. Jesteś mocą w moim życiu. Ty zwyciężyłeś śmierć. Ja żyję dzięki Tobie. Jesteś życiem. Uwielbiam Twoje imię. Uwielbiam zmartwychwstanie. Nie muszę już nic robić, bo już wszystko mam w Tobie. Ty jesteś moją mocą. Chwała Tobie, Jezu. Potrzebuję już nic, bo Tyś mój jedyny.
W Ewangelii świętego Jana czytamy: ja jestem zmartwychwstałym i życiem, mówi Jezus. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedz to. Wierzysz? Tak, Panie, powiedziała Marta. Bo wiedziała, że Jezus jest Panem. Tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ty jesteś zmartwychwstaniem. Czy myślisz, że On nie umarł też za Ciebie? Czy wiesz, że znał Ciebie, zanim się urodziłeś? Czy wiesz, że ukochał Ciebie i właśnie dlatego jesteś? Jak odwrócisz swoją twarz od swojego wnętrza i popatrzysz na Niego, a On tu stoi, teraz, przed nami, Ty usłyszysz, że On mówi do Ciebie: kocham Cię. Umarłem, bo znałem, że dzięki temu będziesz mógł żyć. Dałem Ci wolność, rozrywam kajdany, które Cię krępują teraz. Wierzysz? To jest Twoja decyzja. Powiedz tak Jemu: wierzę. To jest Twoja decyzja. Teraz, natychmiast. Niech to będzie Twoje słowo, Twoje słowo, Twojego serca, Twojego ducha. Nawet jeżeli jest bardzo ciężko teraz, nawet jeżeli nie widzisz i nie słyszysz Go w swoim życiu teraz, stań z wiarą i powiedz: tak, wierzę. Ty jesteś zmartwychwstałym. Dla Ciebie już nie ma śmierci i dla mnie też, bo ja jestem w Tobie. Że Ty jesteś Mesjasz, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem. Tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem. Ty jesteś życiem. Ty jesteś życiem. Tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, Ty jesteś życiem, Ty jesteś życiem. Tak ja mocno wierzę, że Ty jesteś życiem, Jezu. Ty jesteś życiem, Ty jesteś życiem. Tak ja mocno wierzę, że Ty życie jest konkretne, życie jest osobą. Ty, Jezu, jesteś życiem i poza Tobą nie ma życia. Niezależnie od tego, co ten świat próbuje nam wmówić, poza Tobą nie ma życia.
i w Tobie, Jezu, mam obiecane życie wieczne, z którego mogę korzystać już teraz. Już teraz niebo jest nade mną otwarte. A to znaczy, że mam przystęp do wszystkiego, co jest u Ciebie, do wszystkiego, co jest w niebie. Mam dostęp do pokoju, do radości, do błogosławieństwa. Mam dostęp do życia pełnego obfitości. Tylko w Tobie, Jezu, moje życie jest pełne, bo Ty jesteś życiem. W Tobie jest moja radość, w Tobie jest mój pokój. Bądź uwielbiony Ty, który zwyciężyłeś śmierć. Śmierć nie ma ostatniego słowa. Śmierć nie ma ostatniego słowa. Ty jesteś życiem i pokonałeś śmierć. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki.
Mam wrażenie, że jest tutaj jakaś osoba, która przeżywa teraz ciężkie chwili. I Jezus chce powiedzieć, że On widzi Twoją sytuację i że On wszystko zmieni. Ale pamiętaj i zaufaj, bo we mnie jest moc. A Ty zostaw te problemy i po prostu bądź ze mną. Po prostu bądź ze mną. Oddaj mi wszystko. Nie trzymaj się swoich problemów. Ja ich rozwiążę, bo ja jestem Twoim Bogiem. Pamiętaj o tym. On zwyciężył, baranek zwyciężył.
pusty jest. Na tronie zasiadasz swoim, najwyższej godzie czci. Przed tobą ucieka ciemność, grób dziś twój pusty jest. Na tronie zasiadasz swoim, najwyższej godzie czci. Przed tobą ucieka ciemność, grób dziś twój pusty jest. Na tronie zasiadasz swoim, najwyższej godzie czci. Ucieka ciemność, grób dziś twój pusty jest. Na tronie zasiadasz swoim, w najwyższej godzie czci. Przed tobą ucieka ciemność, grób dziś twój pusty jest. Na tronie zasiadasz swoim, w najwyższej godzie. Yeah.
Jesteś Panem, Wszechmocnym.
Niech uwielbienia zabrzmi to z boku w nas.
Któż jest jak Ty Jezus? Któż jest jak Ty Jezu? 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 Daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Thank you.
żyje z matki.